wustce ruszyła rozbudowa portu, która zakończy się w maju przyszłego roku. Zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych jest doskonałą okazją zarówno do przemyśleń, jak i dla złodziei. Słupskie szkoły otrzymają dodatkowe środki z budżetu miasta. Na koniec odwiedziliśmy dwie wystawy – Moje Pomorze w ratuszu i Turysta w czasie w Baszcie Czarownic. Ustecki Port Zachodni zamienił się w wielki plac budowy. Ten, kto odwiedził go w tym roku, w przyszłym już go nie pozna. Zgodnie z wcześniejszymi planami w kurorcie realizowana jest budowa basenu rybackiego, której koszt to ponad 16 milionów złotych. W ramach prac powstaje nowy basen portowy rozciągający się od 50 do 150 metrów. Będzie to akwen, który w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa cumujących w nim jednostek. Do niedawna rybackie kutry oraz jachty cumowały po kilka obok siebie. W okresie jesienno-zimowych sztormów jednostki często uderzały się wzajemnie burtami, narażając się na niebezpieczeństwo zniszczenia. W nowym basenie warunki postojowe będą zdecydowanie lepsze. Na remont portu w Ustce czekano od dziesięcioleci. To największa inwestycja w dziejach kurortu. Budowa basenu portowego to także jedno z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć technicznych. Aby nowe nabrzeże powstało, konieczne jest bowiem wbicie w ziemię kilkaset metrów tzw. ścianek Larsena, które następnie trzeba podeprzeć. Z portu należy też wywieźć ponad 40 tysięcy metrów sześciennych piasku z wykopu pod Nieckę basenu. Jeżeli prace przeprowadzone zostaną do samego końca zgodnie z harmonogramem, zakończenie prac nastąpi w maju przyszłego roku. Do tego czasu spora część zachodniego portu w Ustce jest zamknięta. Najbliższy weekend upłynie pod znakiem Dnia Wszystkich Świętych, zwanego potocznie Świętem Zmarłych. Większość słupszczan przynajmniej raz odwiedzi któryś z okolicznych cmentarzy, by przez moment powspominać zmarłych, krewnych czy znajomych. 1 listopada to również dzień, w którym oprócz zadumy trzeba wykazać się również ostrożnością. Tłumy ludzi spacerujących cmentarnymi alejami są doskonałym celem dla kieszonkowców, a pozostawione w tym dniu mieszkania kuszą okolicznych włamywaczy. Przypominamy również o utrudnieniach związanych z remontem mostu Kaszubskiego przy ulicy Kilińskiego. Problem ten dotyczy nie tylko kierowców, ale również pieszych. Ze względów bezpieczeństwa wejście na remontowany most jest zabronione. Widok rozświetlonych światłem zniczy cmentarnych alei jest z pewnością wart utrwalenia. Dlatego też 1 listopada na cmentarzu będzie można spotkać reporterów 10 minut TV, którzy na naszym facebookowym profilu zamieszczą fotorelacje z całego dnia. Środowa sesja Rady Miejskiej przyniosła odpowiedź na nurtujące wielu słupskich nauczycieli pytanie, czy miasto będzie dysponowało środkami na pokrycie wynagrodzeń pracownikom oświaty. Okazało się, że tak. Radni w większości zgodzili się na zwiększenie deficytu budżetowego Słupska o 2 700 000 zł, które w całości posłużą do uregulowania zobowiązań finansowych względem szkół. Radni mieli sporo pretensji do skarbnik miasta Doroty Bałkonis i wiceprezydenta Edwarda Zdzieborskiego o to, że informacja o brakujących środkach w kasie miasta pojawiła się dopiero w październiku podczas spotkania Komisji Oświaty. Wielu radnych winą za niedoszacowanie budżetu obarcza właśnie skarbnik, ta jednak broni się twierdząc, że w żaden sposób ratusz nie jest w stanie przewidzieć, ilu nauczycieli skorzysta z rocznego urlopu na podratowanie zdrowia. Sytuacja taka sprawia, że miasto musi wypłacać pensję zarówno urlopowanemu nauczycielowi, jak i osobie go zastępującej. Decyzja o kolejnym zadłużeniu miasta z pewnością nie przyszła radnym łatwo, jednak musieli liczyć się z tym, że środki na oświatę są niezbędne, a jakiekolwiek zamrożenie nauczycielskich pensji na niespełna 3 tygodnie przed wyborami byłoby decyzją bardzo niepopularną wśród potencjalnych wyborców. W ratuszu natknęliśmy się na bardzo ciekawą wystawę fotografii pod tytułem Moje Pomorze, zorganizowanej przez Trójmiejską Szkołę Fotografii pod patronatem prezydenta miasta Słupska. Uwagę zwraca nietypowa forma prezentowanych prac, którą osiągnięto dzięki zapomnianej już trochę technice z użyciem gumy dwuchromianowej. Z informacji udzielonych na internetowej stronie Trójmiejskiej Szkoły Fotografii guma dwuchromianowa, zwana potocznie gumą arabską, to jedna z najstarszych technik fotograficznych, o wiele starsza od znanej większości z nas odbitki srebrowej. Jako wymagająca znacznie większego nakładu pracy została z czasem niemal wyparta przez łatwiejsze w wykonaniu odbitki żelatynowo-srebrowe, które z kolei ustąpiły pola cyfrze. Odbitki wykonane w technice gumy arabskiej są unikalne i niepowtarzalne, co znakomicie zwiększa ich wartość kolekcjonerską i emocjonalną. Z kolei czas i praca niezbędne do wykonania zdjęcia pozwalają nawiązać z tworzonym dziełem zupełnie innego rodzaju relacje, całkowicie inną niż w przypadku fotografii cyfrowej. Wystawę podziwiać można do 7 listopada w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Fionn Gunn to pochodząca z Irlandii artystka, której prace charakteryzują się ciekawym spojrzeniem na świat, wykraczającym ponad standardowe normy postrzegania rzeczywistości.
Od 24 do 30 października w Słupskiej Baszcie Czarownic można było podziwiać wystawę Turysta w czasie, w ramach której według informacji organizatorów Fiongan eksploruje temat zmieniającego się oblicza globalnej i kulturowej turystyki, tego jak zagłębiamy się w nią z naszymi osobistymi oraz społecznymi historiami, wymiarami rzeczywistości, w których żyjemy, a także doświadczeniami płynącymi z obcowania z nieznanymi, często bardzo odmiennymi kulturami. Eksploracja ta ma wydźwięk metaforyczny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stają się różnymi krajami w trakcie naszej podróży w czasie. Odwiedzając przeszłość, jesteśmy turystami w naszym własnym życiu oraz w życiu ludzi nas otaczających. Doświadczamy jednocześnie uczucia przemieszczania, żalu, straty, a także obcujemy z wyidealizowanymi wspomnieniami. Wystawa zakończyła się w dniu wczorajszym, a wszyscy zainteresowani twórczością Fiongan, którzy nie zdążyli odwiedzić Baszty Czarownic, mogą zapoznać się z materiałem, który udało nam się zarejestrować.